Witam serdecznie wszystkich, moi drodzy. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu na moim kanale YouTube. Aktualnie jadę nad morze odpocząć, żeby zregenerować akumulatory. Na pewno przed nikim nie uciekam, jadę nad morze. A dlaczego mówię, że przed nikim nie uciekam? Bo film będzie poświęcony temu, tak coś mi naszło w klasie, aby nagrać film, że ludzie często uciekają przed samymi sobą. Ostatnio nagrywałem film dla Was o zmianach i odpuszczaniu, takie głębokie filozoficzne podejście, pojęcie. Natomiast ten filmik, tak mi gdzieś naszło w aucie, chciałbym poświęcić temu, jak ludzie często uciekają przed samymi sobą. Te ucieczki często się kończą bardzo źle, bardzo tak dramatycznie, ponieważ świat dzisiejszy spycha nas w taką samotnię. Często robi z nas takich odludków, ponieważ boimy się też oceny środowiska, boimy się życia w środowisku, w małych środowiskach, jak również we własnych mieszkaniach, blokach, domach i ciągle przed kimś uciekamy. Jak wygląda to uciekanie? No wygląda to tak, że coraz bardziej zaszywamy się w mieszkaniach, coraz bardziej unikamy sąsiadów na klatkach, boimy się ich oceny, ciągle myślimy, co o nas mówią, dlaczego mówią, przestajemy mówić im dzień dobry i wzajemnie, oni też, bo oni też uciekają, wszyscy się zamykają. Dochodzi też do tego, że coraz mniej czasu spędzamy w swoim własnym mieszkaniu, coraz mniej chętnie wracamy do własnego mieszkania, coraz mniej chętnie idziemy do własnej pracy i z wielką niechęcią idziemy do pracy. Nie chcemy widzieć współpracowników, jesteśmy dla nich nieprzyjemni. Tworzymy atmosferę, sami tworzymy tę atmosferę blokady takiej, gdzie nie dajemy dostępu do siebie innym ludziom. I ciągle mamy jakby pretensje, że nas oceniają, że coś jest nie tak. Rodzi się w nas zawiść, zaborczość, nienawiść, często też frustracja, agresja. I to towarzyszy współczesnemu człowiekowi na co dzień. To się obserwuje. I nie uciekniecie przed samym sobą. Uwierzcie mi, ja też kiedyś taki byłem, że uciekałem jakby przed samym sobą. I nawet jak nie mogłem uciec z danego miejsca, co się męczyłem w tym miejscu. Ale zauważcie, że jeżeli nawet zmienicie miejsce zamieszkania, nie uciekniecie przed żadnym problemem, ani przed ludźmi. Spotykacie kolejne środowisko, kolejnych ludzi, kolejną pracę, różnego rodzaju biznesy. Znowu wchodzicie w kolejne układy, gdzie trzeba stawiać temu czoła. I znowu nie potraficie żyć. I znowu takie koło zaklęte, gdzie znowu zaczynacie uciekać w kolejnym środowisku. I tak ciągle, ciągle uciekamy, nie? Wyjazd nad morze, czy wyjazd w góry, czy gdzieś tam na Mazury, taki chciany, bardzo chciany, taki kochany, gdzie naprawdę chcemy kochać gdzieś tą naturę, chcemy spotykać się z naturą tak duchowo, rozważać, rozmyślać, to jest coś pięknego, to nie jest żadna ucieczka, to jest jazda przed siebie, która czyni nas wolnymi. Natomiast te wszystkie ucieczki przed samym sobą, przed problemami, którym często trudno jest stawić ludziom czoła, to nawet są ucieczki do tego stopnia tak dramatyczne, że ludzie popełniają samobójstwa, nie wytrzymują tego ciśnienia świata współczesnego, nie potrafią żyć we własnym środowisku i gdzieś tam targają się na własne życie. Z mojej strony mogę Wam tylko powiedzieć jedno, do czego zachęcam i będę zachęcał. Nauczcie się żyć we własnym środowisku. Zacznijcie akceptować życie takie, jakie ono jest. Jedynie co, to je poprawiajcie. To znaczy, nie macie tego życia jakby go niszczyć wewnętrznie swojego życia. Na przykład nie niszczyć układów między sąsiedzkich, międzyludzkich takich. Starać się czynić to dobro, widzieć drugiego człowieka, uśmiechać się i nie myśleć, że a on coś tam o nas myśli, a tam jest źle, a tego się wstydzę, a tego się boję, temu nie powiem dzień dobry, tu będę zawisty, tu się nie zmienię, a na złość babci sobie uszy odgrożę, nie? Nie, tak nie może być. Akceptujemy, staramy się zrozumieć innych we własnym środowisku, nie uciekamy przed ludźmi, nie kłócimy się z nimi, nie po prostu, no, robimy wszystko, aby to życie w tym środowisku było dla nas przyjemne, miłe, takie kochane, dobre i to gwarantuje nam, jeżeli zaczniemy od własnego podwórka i zmienimy to wszystko na własnym podwórku, to przestaniemy uciekać. Nie będziemy myśleli o tym, że a,
muszę kupić mieszkanie w innym mieście, albo a odejdę, niedługo już odejdę stąd, będą mieli mnie z głowy, albo ja im pokażę, ja odejdę, ja jeszcze im pokażę, wrócę kimś, nie? A to tak nie, odchodzimy, a czasami może być tak, że albo nie wrócimy już, albo wrócimy w gorszym stanie, albo upadniemy na dno, czyli nie uciekamy, zaczynamy poprawiać życie we własnym środowisku, żyjemy tam, niekoniecznie, no bo trzeba też się przeprowadzać, ludzie przeprowadzają się choćby dlatego, że kochają inny kraj, inne miasto, robią to też z dobrej, nieprzymuszonej woli. Jeżeli tak to wygląda, to jest ok, ale jeżeli uciekamy, bo sobie coś tam uzdraliśmy, że nas oceniają, że jest źle, że tam się czegoś boimy, wstydzimy we własnym środowisku, albo uciekamy z pracy do pracy, czy uciekamy przed różnymi innymi, zmieniamy różne miejsca, a robimy to tylko dlatego, że robimy to nie dla siebie, ale dla ludzi. I to jest najgorsze. Nie róbmy nic dla ludzi, bo ludzie i tak o nas nie myślą. Robią swoje i idą dalej. Każdemu się wydaje, że nas myślą, że nas dręczą, że nas męczą, że nas obserwują. I taka to się tworzy, jak ja to nazwałem, taki stalinizm, nie? Jak Stalin. On był ciągle podejrzliwy, ciągle, tylko że on miał się nie zamknąć, bo zamknął się na Kremlu i do widzenia. I jego tam nikt nie widział, wszyscy się go bali. I to on miał tę taką obsesję. I w was rodzi się taki współczesny stalinizm. Wszystkiego się boimy, a najbardziej boimy się oceny, nie? To są tylko słowa, nie? A ciągle nam się wydaje, że ludzie myślą, że ludzie mają nas na celowniku, że ludzie o nas mówią i boimy się tego, że nas poniżą, że coś tam więcej zrobią i nie możemy jakby dać im za wygrane i znowu gdzieś tam uciekamy przed nimi, nie? Czyli nie, poprawiajcie te stosunki międzyludzkie z sąsiadami, poprawiajcie z samym sobą, wszelkie relacje z przyjaciółmi, wszelkie relacje w związkach i żyjcie, zacznijcie robić porządki od własnego środowiska, od własnego podwórka. Wtedy będzie wszystko ok. To na razie dzisiaj przypomniałem sobie jeszcze, że miałem wam powiedzieć o tej tak zwanej inteligencji. To była inteligencja emocjonalna. Ale ten cały jakby, nie wiem, wykład na temat inteligencji emocjonalnej zostawimy na następny film, bo ja już obiecałem to w wcześniejszym filmie, że o tym powiem, jak to wygląda. Ta inteligencja emocjonalna też jest bardzo ważna, żebyśmy ją w sobie rozwinęli, czy dojrzewali do niej, czy odkrywali ją w sobie, do tego też również, żeby nie uciekać przed samym sobą. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania i trzymajcie się. Łapka w górę. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Robert.